Nazywam się Tomasz Kołakowski i mam 34 lata. Razem z żoną i rodzicami prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne produkujące mleko. Gospodarujemy na Podlasiu na 60 hektarach. Nasza rodzina zajmuje się hodowlą krów mlecznych od 3 pokoleń. W tej chwili mamy 100 krów mlecznych. Staramy się zapewnić im dobre warunki i dbamy o ich zdrowie. Jest to dla nas naprawdę ważne. Dzięki temu uzyskujemy mleko wysokiej jakości, co zapewnia nam korzyść. To właśnie nazywam sukcesem w prowadzeniu gospodarstwa. Zanim pojawił się u nas automatyczny system zadawania paszy, posiadaliśmy wóz paszowy, który był mało wydajny i wymagał nakładów dodatkowej pracy. Dodatkowo w obecnych czasach ciężko o solidnego pracownika. Poświęcenie całego swojego wolnego czasu kosztem rodziny było nie do zaakceptowania. Do zakupu wektora przekonała nas właśnie możliwość zmniejszenia ilości pracy w oborze, choć nie był to decydujący czynnik. Najważniejsze było dla nas zapewnienie naszym krowom możliwie najlepszego żywienia, bo wiadomo, zdrowe i prawidłowo żywione krowy dają więcej mleka. Niemniej równie istotny był aspekt ekonomiczny, a wektor zużywa 26 kWh energii elektrycznej dziennie, co oznacza, że jeden dzień jego pracy kosztuje nas około 15 zł. Nasza obora ma już swoje lata, dlatego szukaliśmy rozwiązania, które dopasuje się do naszych możliwości. Przy systemie Wektor nie musieliśmy budować nowych budynków, lecz mogliśmy zaadaptować starą oborę pod kuchnię paszową. Ta możliwość znacząco zmniejszyła budżet naszej inwestycji i przyspieszyła jej realizację. Odkąd w naszej oborze pojawił się Wektor, zauważyłem, że krowy pobierają więcej paszy i pozostaje mniej niedojadów. Wynika to zapewne z tego, że pasza na stole jest zawsze świeża i zadawana kilka razy dziennie. Krowy przyzwyczaiły się do nowego robota bardzo szybko, bez najmniejszych problemów. W ciągu kilku pierwszych dni zmieniły swój rytm podchodzenia do stołu paszowego. Wcześniej, zaraz po doju, rywalizowały o miejsce przy stole paszowym i tworzył się tłok. Teraz nasze krowy są znacznie spokojniejsze i mniej zestresowane. Nie muszą już walczyć o najlepsze kąski, wiedzą, że świeża pasza jest dostępna 24 godziny na dobę. Osobiście nie możemy wpłynąć na cenę mleka, ale na koszty produkcji już tak. Mniej niedojadów oznacza, że nasza pasza jest wykorzystywana w efektywny sposób, co bardzo cieszy. I co najważniejsze, możemy spędzać więcej czasu w rodzinnym gronie, nie martwiąc się o dobrostan naszych krów.